3, 4, kto wygra mecz? Kto? Kto? Rzecznik jak zwykle nic nie robi. Ty bramę pomógłbyś rozłożyć, a nie. To kameruje i kameruje. Myślę, żeby było co? Misiu. Jak dobry. Nie wiecie. Jeszcze raz. Mieć chlubie. Witam panów doktorów. Cześć, hej. Dobry. Dobry. Co nie interesuje się piłką. Każda. Dobry. Nasz ligo, nie? Dzień dobry, Andrzejku. Ciągniemy razem tą ligę dzisiaj, tak? Jak tam wyniki innych meczów? Sprawdź. Właśnie sprawdzę. Niech to zasięgu, nie ma. Ty, ale powiem ci, kiedy ja nie przyjedę, tu jesteś. To bokiem tak tu. I tu, i na boisku, wszędzie jestem. Kurczę. Ja wolę tak być i tu i tam, niż tu nie bić, tam też nie bić. Siemano. Siema. Nowy staw do sklepu? A jest. Co dzisiaj w ofercie? Wszystko mamy. Bluzy, koszulki nowe. Szaliczki. Wszystko specjalnie na derby przygotowane. Oby się sprzedawało tylko. Powiedz, bo to w sumie dla ciebie chyba takie pierwsze derby, nie? Bo w Poznaniu grałeś pewnie przeciwko Lechowi, ale to ciężko tak powiedzieć, żeby Poznań był takim miastem derbowym stricte, nie? Tak. To bardziej derby takie przyjaźni w Poznaniu, bo zresztą za każdym razem graliśmy na stadionie Lecha. Więc czy byliśmy gospodarzami, czy gośćmi, zawsze graliśmy na stadionie Lecha. Takie derby? Mówi pan? Nigdzie wcześniej. Raz brałem udział w derbach Rzeszowa. Jak byłem w Rysowi. Byłem. Ale nie zagrałem, bo ja siedziałem na ławce oczywiście, bo to ja też zagrałem 15, nie, nie może więcej. A spoko, to chyba w całej rundzie. To się wytnie, no. Wtedy tego nie puścimy. Na Wyspiańskiego. Jaki był wtedy wynik? 1-1 chyba, o ile pamiętam. No ale ja to wiesz, to mój epizod w Rysowi, to ja zawsze mówię, że byłem w Rysowi. Tak? Nie grałem tam w ogóle. Byłem, bo szedłem, ściągnął mnie wtedy z Mielca trener świętej pamięci Mirosław Copiak, bo już nie żyje. Po czym po transferze powiedział, że nie postawi stopera młodzieżowca na boisku, a ja byłem stoperem i byłem młodzieżowcem. No, jakby nie patrzeć, to ryzykowne byłoby trochę posunieć, czy nie ryzykowne, tylko odważne, nie? No teoretycznie tak, ale no to po co mi ściągał? To już pytanie do niego, no, nie? A ty w Wachu grałeś w derbach Krakowa? Byłem na derbach Krakowa, nie grałem. Ale jeszcze uczestniczyłem w derbach Tychy Katowice. Pograłem chwilę. Ja w ale to takie też derby, takie. A no sobie. Stal Rzeszów na przykład. Stal Rzeszów, Stal Mielec. Brałem udział w derbach Podkarpacia. Debiutowałem w seniorskiej piłce w derbach Podkarpacia. W meczu Stal Mielec, Stal Rzeszów w Pucharze Polski. Debiutowałem w seniorach w wieku 16 lat. Na lewej obronie. Nigdy wcześniej nie grałem na lewej obronie i w 50 którejś to już miałem taką dętkę, że no byłem bliski poprosić o zmianę, ale trener mnie zmienił. Na 60 minucie. Dobra, to drugie pytanie. A czy kiedyś później grałeś jeszcze na lewej obronie? Czy już po tym meczu stwierdzili, że jednak środek obrony to swoja destynacja? Grałem na lewym wadle w ekstraklasie, więc grywałem. No. Czy jednak kilka meczów zagrałem na lewym wadle w ekstraklasie nawet. Więc Grywałem. Czyli chyba jednak ten mecz nie był taki bezcelowy, ja coś ci tam jakiegoś doświadczenia dodał. No tak, tak. No, wtedy byłem wchodzącym zawodnikiem do pierwszego zespołu i w sumie grałem trochę na stoperze, trochę na boku obrony, trochę na defensywnym pomocniku. Zależy jaka była potrzeba, tak chodziłem i cieszyłem się tymi występami, że chociaż tyle, nieważne jakiej pozycji. Takie a propos derbów i w sumie rozpoczęcia mojej seniorskiej kariery. Znaczy nie, czy może zejść Chojnica Olimpia derby, no. Tak jakby to były takie derby, małe derby, ale były też. No, z pewnością są, nie? Ale generalnie chyba takie najbardziej emocjonujące derby w Polsce to Rzeszów, Łódź, Kraków, nie? To jest to takie chyba najbardziej... No, takie derby jednego miasta, nie? No i teraz będą Lechia Arka, nie? Bo była przerwa chwilowa. A, no w sumie a tak. Teraz wraca, nie? No. Tam też ciekawie. No i też Śląska, tak?
No, a tam, okolice tam Ruch, często. Górnik Ruch, tak, wszyscy też praktycznie to jest jedna aglomeracja, więc można powiedzieć, że to jedno miasto prawie, co, nie? No w sumie tak, no na Śląsku jakby nie patrzę, to tam chyba te emocje też są wielkie pomiędzy tymi klubami. Mamy tutaj kibica, który próbuje pobić rekord i... Czy kibicujesz? No, też gram. Też grasz, w jakiej drużynie? No na razie w żadnej, wywalili mnie z jednego. O ty chuliganie mały, słuchaj, no może dostali Rzeszów, cię przyjmą, jeżeli dobry wynik tutaj wykręcisz. Patrz, tak pracuje najbardziej produktywny człowiek tej firmy, na szczeklu. Ale ja to tobie niosę. Aha, dobra, to chodźmy. Trener jakiego zawodnika wyprowadza? Andrzeja Brokicza. O, to zaszczyt samego kapitana. Oczywiście najlepszego. Mm.
leci! Thank you.
To wygra mecz. To wygra mecz. To wygra mecz. To wygra mecz.